Cześć wszystkim, z tej strony Jimmy, no i przedstawię wam się pierwszy odcinek z Gabela's Big Game Pro Hands. Wiem wam o tym koleżki, ale pierwsze z mieć muzykę, bo chyba mnie w ogóle nie słyszycie, to jest moja pierwsza rzecz, którą zrobię. Okej, window, music, okej. Nawet jeszcze trochę, no za bardzo się. Mogę zrobić. Okej, co mogę powiedzieć, no jak widzicie graficznie to wygląda podobnie tak jak tu się prezentuje. Czyli można powiedzieć, że jest fajnie, tylko te szumy są, więc będzie o wiele lepiej, jak wejdziemy do gry. Tutaj jeszcze kilka rzeczy ustawię sobie, bo specjalnie dla was zastosowałem swoje wysokie osiągnięcia. No i zaczynamy. Myślę, że teraz będzie na początek po prostu krótki filmik reprezentujący kilka osób, które będą naszymi przewodnikami w grze. Grafika na filmikach troszkę się różni od tych, które będzie nam towarzyszyć później podczas gry, ale niewiele. It's a hunter's paradise. Jest to raj dla myśliwych. No roads, no people, brak no place ludzi, like it. Ludzi, nie ma one chance, na... one perfect shot. Jedna szansa, I'm Jim Shockey. I'm Wade Shockey. Middleton. Yeah, Wade Middleton. I'm Ralph Santarulo. I'm Vicky Santarulo. Welcome to Big Game Country. Big Game Pro Hands. Tak więc. Już. Why don't we first start by breaking in these new boots? Go ahead, have a look around. No, to jak mówił, nie pozwoli wciąć się w słowo. Beautiful country, isn't it? O, i znowu. Take a look over there, I found some deer tracks. Let's follow the trail and see if we can't find our first buck. Przez całą grę będą nam się tak wcinać. Tracks like these can tell you a lot about the animal who made them. The species of game, the direction it's heading, and how long ago it's passed. It's all plain to see once you know how to look. Dobra, zatrzymam się, żeby nic nie mówił. No więc tak. Jak widzicie, grafika nie odbiega praktycznie od tej hunterowskiej, a wizualny wygląd zwierząt wydaje mi się lepszy, a to zobaczcie później. No, tropy też są lepiej zrobione, tak? Bo w hunterze mam taki czas, a jak wiemy, zwierzęta chyba nie wyparowują, więc tropy muszą być jeden za drugim przez jakieś tam... dopóki go nie znajdziemy, tak? O co chodzi z tym kółeczkiem, tak? Kółeczko pokazuje nam, gdzie mamy zmierzać, do którego miejsca. A ten koleś, który mówi, to jest nasz przewodnik, o którym mówiłem już wcześniej. No i on będzie niestety nam towarzyszył przez całą grę. Chyba możemy go wyłączyć, nawet zaraz spróbujemy. Audio, wideo, voice. O, ściszymy go. O, to będzie dobre, tak jak muzyka. Czekaj, raz, a tu telefon nie. Chyba coś mi jeszcze tutaj przycina. Dajmy na dwójkę. Ed może być, 125. Okej. No, tak więc tak, lewym shiftem mamy biec. Tak, i mówi, że poruszajmy się delikatnie, zgrabnie. No, słyszeliście? To był nasz byk. No, właśnie, ryczą bardziej jak jelenie szlachetne niż jelenie wirginijskie. A tak samo jelenie szlachetne w hunterze ryczą jak jakieś potwory z obcego ósmego pasażera na stromo. Mówi, żeby nasiąść B, aby wyjąć lornetkę, żebyśmy sobie zobaczyli sobie te nasze łanie. Tu mamy jedną i informacja wyskakuje, bo gramy. Dwa tryby gry są, jest casual, czyli takim klasycznym, można powiedzieć, i autentycznym, tak? Przy autentycznym nie będziemy mieli pokazać
pokazanych prawie żadnych informacji. Tu mamy, to jest łania jelenia wirginijskiego, samica, tak, unjured, czyli niezraniona i punktacja 0. Możemy oczywiście zaznaczyć ją przyciskiem F. Tutaj jest to tak właśnie. Naciskamy F. Teraz mamy na zielono kopytko u góry. Widzicie? Tam pod kompasem na samej górze ekranu mamy kopytko i ono jest zielone. Jeżeli jest zielone, to znaczy, że zwierzę jest spokojne. Jest niczym nie zaniepokojone i możemy wtedy sobie biegać. To zobaczcie, jak będę tak robił przez jakiś czas. O, widzicie? Na czerwono. O. Jak jest już takie czerwone, to znaczy, że zaraz uciekną. I teraz trzeba się położyć i nie ruszać się w ogóle, bo zaraz uciekną. I jak widzicie, one też wydają takie kółeczka. No jeżeli te kółeczka zmieniają kolor, to znaczy, że one też nas widzą i też się nas spodziewają. Więc teraz trzeba uważać, żeby ich nie spłoszyć. Zrobiłem to oczywiście specjalnie dla was, żeby wam pokazać, bo później pewnie będą wpadki. No, oczywiście to jest misja teraz robimy, to jest pierwsza i druga misja, polega na upolowaniu byka jelenia wirginijskiego. Musimy iść po prostu do celu. Jak dojdziemy do tego celu, to musimy później przejść do kolejnego i z kolejnego będziemy mogli już strzelać do naszego byka. Co mogę powiedzieć? No nie mogę grać na najwyższych, bo laptop mi nie pozwala, ale jak zobaczycie później futro, nie wiem jak to nazwać, suknię tego jelenia, to naprawdę wygląda o wiele lepiej, bo The Hunter to płaskie zwierzęta, to mają płaskie to futro, a tu będzie oczywiście, widać każdy włosek po kolei, to jest dopracowane. No jedyne rzeczy, które są tak, to jest ten bullet cam, który zaraz zobaczycie, mi się wydaje jak strzela. No i po bullet camie co jeszcze może być? X-ray, czyli że widzimy wszystkie organy zwierząt, tak? Tak, tak. Teraz mówi, że duże przedmioty, takie jak skały albo jakieś drzewa, mogą nas odciąć od zwierząt, tak? Czyli jeżeli jesteśmy za takimi skałami, to one nas nie czują, nie widzą, no i że tylko musimy zachować się cicho. Tak więc spokojnie, za takimi możecie sobie iść, ale ja wolę na kucki, bo to jakoś chyba przyzwyczajenie z Huntera. O, tu mamy naszego byka. Czyli jeleń wirginijski, byk niezraniony, lewa tyka 4 od nogi, prawa tyka 3 od nogi. Punktacja 172. Zobaczymy, może mamy jeszcze jednego. Podciągamy się. Nie, są trzy samice. Trzy ładne. I mamy teraz tak. Prawy przycisk myszy celujemy. No i lewym przytrzymujemy oddech. Jak pojawi się kółeczko, wtedy możemy oddać strzał. No i pokazuje nam tutaj prędkość pocisku, jak długo leci. No i mamy tak. Trafiłem w lewe płuco, no i w prawe płuco. Między żebra. No jest to dość dobry strzał. Bo oczywiście możemy pominąć tą kamerę spacją albo przyspieszcie enterem, tak? O, już padł, widzicie? No. Co mogę powiedzieć? No, kamera no, ma swoje zalety i ma swoje wady, tak? Jeżeli ktoś jest zwolennikiem naprawdę takich porządnych symulatorów, to nie przejdzie mu w ogóle przez gardło, żeby tak coś mogło być zrobione. No i jak podniesiemy zwierzę przyciskiem F, to pokazuje nam się informacja o zwierzęciu, które upolowaliśmy, tak? Podnieśliśmy. Czyli jest napisane, że to jest jeleń wirginijski, to samo, czyli punktacja, ilość odnóg i tam jest później informacja o strzale, czyli trafiliśmy w płuca 2, za co dostaliśmy 400 zł więcej, znaczy 400 no, dolarów, czy jak tam nazwać. Później mamy podstawowy mnożnik 1, one shot bonus, czyli że umarł od jednego strzału, też mnożnik 1 i że zwierzę było nieruchome, mnożnik 1, czyli razy mamy 3 razy, czyli 400 razy 3 to jest 1200 i to jest misja zakończona, pierwsza. Dorobmy drugą misję. Tak, tak. Mówisz, że mamy otworzyć przyciskiem M mapę, czyli GPS jest Hunterze, tak? I on, GPS nam pokaże tak, zwierzęta, które są tutaj dokładnie mamy
feeding arena, czyli miejsca pożywiania się jeleni wirginickich. Tu mamy wodopoje jeleni wirginickich, a tu mamy miejsce odpoczynku jeleni wirginickich. I one w tamtych rejonach zazwyczaj śpią. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy grondlin, czyli czatownię, tak? Tak jak w Hunterze. Powodują taki domek przenoszę po prostu, tak? Czatownię. A tu mamy ambonę, tak? Zwykła ambona myśliwska, nie żaden trójnóg, chociaż też występują w grze, ale to będzie akurat ambona myśliwska. No i ta fioletowa chmurka, to jest dym. W Hunterze to jest losowo, tu się to co jakiś czas zmienia, cały czas trzeba to obserwować. Jeżeli będziemy szli z naszym wiatrem i nasz zapach będzie się roznosił dalej, to zwierzęta będą od razu zaniepokojone. Nie będziemy mogli do nich podejść, bo będą zamiast na zielono, kopytko będzie na żółto, albo czasami na czerwono. Prawym przyciskiem sobie możemy tutaj zaznaczyć, żebyśmy tam wyznaczyli sobie cel, a jak naciśniemy lewym, to powie nam wskazówkę, czyli że... I oczywiście... Mówi, że jest to miejsce, w którym podczas dnia, takie jak południe, zwierzęta lubią tam się żywić i jak tu widzimy mamy zegarek, czyli że kiedy tam jest ta większa aktywność. Aktywność jak tu widzimy to jest od godziny gdzieś jak 13 do 16 i od 9 do 11.30, tak można powiedzieć mniej więcej. Czyli jeszcze Z i X możemy sobie przybliżyć, oddalić, tak? Na Y mamy legendę i tu mamy wszystko napisane, co jest zaznaczone. Coś jak The Hunter, ale no, powiem tak. Gra ma swoją zaletę, że płaci się raz. Za nią zapłaciłem 50 zł i naprawdę trzeba spędzić sporo czasu, żeby ją przejść, a jak ją przejdziemy, czyli blokujemy wszystkie tereny i zrobimy wszystkie misje, to i tak jest na co polować. Mamy tu byka jelenia wirginijskiego, lewa tyka 5 odnóg, prawa 4, niezraniony, punktacja 208, czyli nawet ładny. Widzisz? Dostał nasz zapach i jest na żółto i właśnie tak to wygląda, później będzie nieaktywny, niespokojny będzie i będzie tak rozglądał się, będzie miał zdenerwowaną mowę ciała, czyli będzie kopytkiem stukał w ziemię, będzie jakoś tam zrywał się, ale no ucieknie dopiero jak będzie bardzo zaniepokojony. Jak widzicie teraz się zmieniło na zielono, bo jesteśmy za obiektami, czyli jak jesteśmy za obiektami to możemy sobie iść, to nie ma problemu. Oczywiście lepiej jest lornetką zaznaczyć go, otagować, bo wtedy będziemy go mieli cały czas obserwować to kopytko, a nie będziemy musieli patrzeć na zwierzę, będziemy mogli iść przed siebie albo w inną stronę. No jest to dobra rzecz, ale to jest nierealistyczne. Zaraz zobaczymy jak to będzie, jak go upolujemy. Przejdziemy sobie tym krzaczkiem, żeby go nie wystraszyć. Tak, tak, mówi, żeby poruszyć się powoli, chować się za kamieniami, no i nie hałasować, bo jeżeli wejdziemy w taki krzaczek, to posłuchajcie, będzie hałas. No. Tak, słyszeliście i właśnie taki hałas też płoszy te, niestety, nasze zwierzątka. Póki co mamy jelenie wirginijskie, o, gapi się na nas. O. Widzicie? Zobaczył nas. Będzie się tam czołgać. Poczekamy chwilę, zrobi się na zielono i pójdziemy dalej. Nie wiem, chyba krzaki zaliczyłem czy coś. Jakoś się nie wsłuchałem specjalnie. Nawet ładnie. Ale powiem wam, że później będą większe. Jak widziałem tablicę liderów, bo też tu jest dostępna, to naprawdę ogromne sztuki. O, zobaczcie. Widzicie? Kopytko. O, rośnie. To niedobrze. Ja się... Czy ogromne kurczę. Jak tam nas wiatr? Wiatr w dobrą stronę. Czyli po prostu nas widzi, słyszy, to cokolwiek innego. Czyli jestem w jakimś obiekcie, który możemy użyć. Jeśli to będzie jakiś czatownia, czy tristand, czyli kolejna zwyżka, możemy wejść. No i tu mamy naszego jelenia. Czyli przytrzymujemy shift, tak? Celujemy. Z góry są straszne strzały. O, nie trafiłem go w żadne płuco, jakoś widzicie. Trzeba przytrzymać i poprawić.
utrzymać. W łopatkę i rykoszet poszedł, jak widzicie, pocisk się wykrzywił trochę. Oczywiście to jest tak spieprzone strzały są. No to jest takie nieprofesjonalne. Strasznie. O, już padnie. Bo on idzie powoli. Shiftem biegamy. Podbiegamy pod krew. I tak samo jak w kantorze było z tropami, że krew jakiś czas. Tu jest cały czas, jak powinno być. Jak naprawdę powinno być. Więc dużo zalet jest realistycznych, wady nierealistyczne. To mogę powiedzieć, że właśnie bullet cam, czyli kamera pocisku. No i oprócz kamery pocisku jeszcze nierealistyczne będzie te wszystkie informacje i X-ray, tak? Oczywiście, jak widzicie, na poprzednim byku zarobiłem 1200 gotówki. Na tym straciłem 75, a dlaczego? Ponieważ nie trafiłem go w żaden organ ważny dla organizmu. Jeżeli go nie traficie, tak jak w prawdziwym życiu, zwierzę się męczy. Będzie uciekało, umierało w męczarni. Tak samo tutaj, za takie spartaczone strzały. Oj, zły ze mnie strzelec dzisiaj, ale to są najgorsze strzały, jakie mogą być z góry. Za takie strzały dostajecie ujemne. No można dostać chyba maksymalnie 600 czy tam 700, zależy też ile strzałów, ile razy strzelaliście i gdzie tam, jak wy... Po badylach, czyli nogach, to już w ogóle będzie strasznie. Strasznie. Tam mówię, nie więcej niż 600, ale no można na tym się przejechać. Tak więc uważajcie. No i ogólnie to wygląda na tym polega rozgrywka, tak? Gramy po to, żeby zarabiać pieniądze. Później sobie kupujemy ekwipunek. Ekwipunek ulepszony pozwala nam polować na większe zwierzęta, tak? Tak więc nie ma też tych mikropłatności, raz zapłaciliśmy za grę i teraz po prostu się udoskonalamy. No mapa jest dość duża, mogę powiedzieć, mamy 4 do wyboru, czyli Southeast, nie wiem, jakieś południowo... Aha, południowy wschód, północny wschód, północny zachód, południowy zachód, tak? No i tu mamy też, widzicie, te tabelki tutaj i one pokazują... co powinniśmy upolować tam, czyli że 10 jakichś tam szkodników, tu mamy tak z łuku, tak, królika z shotguna, lisy, z łuku lisy, no i wilki, jak dobrze widzę, jeszcze 10 wilków. No i oczywiście tu mamy u nas, znaczy u nas są króliki teraz w południowym zachodzie, znaczy wschodzie, południowy wschód, no i tu mamy jelenie i dziki do upolowania, tak, no i tu jest kolejny filmik, zapraszam. Te piękne lasy są piękne, idealnym miejscem zaczęcia naszej przygody. Duże obszary wodne sprawiają, że te obszary są obfite w pożywienie i odpowiednie dla jeleni, dzików oraz innego zwierzęta, takiego ptactwa. Nie powinieneś mieć żadnych problemów ze znalezieniem swojej zwierzyny. No i teraz tu mamy taki szybki poradnik, ja to przeskoczyłem teren, bo to jest bez sensu, szczerze mówiąc, tak? X, open backpack, enter. Tutaj trzeba wybrać całą amunicję, bo naprawdę, no nie w kantarze, tu wszystko ci mówią po kolei, tak? No i tutaj mamy tak, teraz do wyboru. Enter. I już jesteśmy finito. Tak więc tak, mamy naszą mapkę. No, jak widzicie, obszar jest taki nawet spory. No i tu mamy miejsca, w których możemy zacząć, tak? Czyli wybieramy sobie takiego białego dziczka. Naciskamy sobie Y, wybieramy sobie godzinę polowania, jest od do 13 maksymalnie chyba. Nie wiem, czy tylko nie na tej mapie, o, teraz mnie zaskoczyliście. Sam się zaskoczyłem. Tak. To wszystko zależy od miejsca, w którym chcemy wystartować, tak więc... widzicie, tu jest start time, czyli można zacząć o godzinie 7, a skończyć o 17, więc takie już wieczorne polowania też są tu możliwe. Więc jak wybierzemy sobie godzinę, naciskamy później start, ale chodzi jeszcze o ekwipunek. Zobaczcie, co jest w ekwipunku. Nie jest tego za dużo, ale wszystko możemy kupić za gotówkę, którą zarobimy na jelaniach, czyli 200, warminty, 223 automaty i mocniejsze sztucery typu 338, oczywiście strzelba 12-50, łuk refleksyjny i łuk bloczkowy. Nie wiem, możemy od razu zrobić tak, że po prostu będę kupował każdą broń po kolei. Napiszcie mi, co chcecie w komentarzach, czy kupujemy każdą po kolei, czy zbieramy hajs. Kupujemy jakąś mocną spluwę, do tego jakąś lunetę mocną, bo lunet już naprawdę sporo i trzeba wydać trochę hajsu. Czy
lecimy jak leci, czyli wszystko po kolei, bez żadnych strzelb na początek. Tutaj jeszcze wabiki mamy, jakieś eliminatory zapachu i amunicję, którą kupię od razu teraz, bo jest mocniejsza. No i oczywiście lorunetki jeszcze są, więc to by było na dzisiaj tyle. Kolejne polowanie już na normalnej mapie. Myślę, że całkiem niedługo, tak więc dzięki wielkie za oglądanie. No i czekam na komentarze. No, dashboard połamania.